wiedzieć w obecności 13 radnych, nie ma radnego Lipskiego i radnego Witowskiego. Tego co wiem, to mam bardzo się spóźnić. Ale jest 13 radnych, w związku z tym wszystkie uchwały podjęte na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Serdecznie witam Państwa radnych. Pana Wójta, Panią Mecenas, Panią Skarbnik, witam sołtysów, dyrektorów kierowników jednostek, witam wszystkich gości, którzy dzisiaj są na naszej sesji. Proszę Państwa, zanim przeczytam proponowany porządek obrad, to chciałbym, abyśmy z tym, który Państwo otrzymaliście w punkcie 18, byłaby to uchwała odnośnie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Taka jest prośba. Porządek obrad był już Państwu przekazany, a sprawa była już po. W związku z tym na komisjach mówiliśmy o tym i ja bym proponował, żeby to był punkt 18. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś uwagi odnośnie proponowanego porządku obrad, który Państwo dostaliście? Zmiany jeszcze? Czy Państwo radni jesteście za wprowadzeniem tej zmiany w punkcie 18? Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W związku z tym pozwólcie Państwo, że odczytam proponowany porządek z wprowadzonymi zmianami. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, zapoznanie radnych z porządkiem obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 32 sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, sprawozdanie wójta z działalności urzędu w okresie między sesjami. Punkt piąty, wnioski, zapytania i interpelacje radnych. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 gminy Garbacka-Lewisko. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbacka-Lewisko. Punkt ósmy, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbacka-Lewisko na lata 2014-2023. Punkt dziewiąty, przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Garbacka-Lewisko wraz z uzasadnieniem wójta. Punkt 10. Zapoznanie radnych z treścią uchwał. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Garbacka-Lewisko projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Garbacka-Lewisko projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Punkt 11. Odczytanie opinii Komisji Stałej Rady Gminy Garbacka-Lewisko i wniosków radnych. Punkt 12. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Garbacka-Lewisko na lata 2014-2023. Punkt 14. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Garbacka-Lewisko. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Podlaszczaka Łódzkiego na lata 2014-2016 oraz Program Profilaktyki Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Garbacka-Lewisko po 65 roku życia na lata 2014-2015. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybów i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez oddziały gminnego ośrodka pomocy społecznej i w ramach pomocy sąsiedzkiej. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Punkt 19. Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbacka-Lewisko na rok 2014. Punkt 20. Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Punkt 21. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych. I punkt 22. Sprawy różne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego,
przyjęcie protokołu z obrad 22. sesji Rady Gminy. Czy pan z radnych miałby jakieś uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę. W związku z tym, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 32. sesji Rady Gminy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że 12 radnych jest za przyjęciem protokołu i jedna osoba wstrzymująca ze względu na nieobecność. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 4. Jest to sprawozdanie wójta z działalności urzędu w okresie między sesjami. Bardzo